Witam, przedstawiam Meridę z Kulturę 300 w rozmiarze L, czyli 56 cm z roku 2022 w tym prostym i schludnym matowym niebieskim malowaniu. Ta odmiana występowała w aż 8 rozmiarach i dwóch wersjach kolorystycznych. Wizualnie może i Merida nie powala na kolana, ale za to jest całkiem nieźle wykonana i wyposażona. Dodatkowo w promocji można ją dostać poniżej 6000 zł, co czyni z niej całkiem atrakcyjną opcję na tle konkurencji. Jeśli film Ci się podoba, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. 300, nie licząc kasety i łańcucha, posiada pełny osprzęt Shimano Tiagra 2x10 z hydraulicznymi hamulcami, co w tej półce cenowej nie zawsze jest pewne. Ma też w pełni karbonowy widelec, trzykrotnie cieniowaną ramę z aluminium 6066 i co najważniejsze, sztywne osie, dzięki czemu rower będzie można łatwo ulepszyć. Rama jest porządnie wykonana, posiada niestety support Pressfit, który jest coraz rzadziej stosowany, gdyż często bywa problematyczny. Merida jednak jest pewna swoich produktów, chociaż czasem coś nie wyjdzie, ale dają dożywotnią gwarancję na ramę. Mniej problematyczne jest za to wewnętrzne, klasyczne prowadzenie pancerzy nie przez główkę ramy, chociaż najnowsza odmiana Endurance ma już to rozwiązanie. Tradycyjnie drobne części jak sztyca, siodełko, mostek i kierownica to produkty od Meridy. Rower toczy się na dość ciężkich kołach w wersji Expert i oponach Maxxis Pursuer 25C, ale Skultura przyjmie też szersze gumy 28C. W seryjnej konfiguracji rower waży równe 10 kg, co jest średnim wynikiem. Żeby to zmienić, poprawić dynamikę i jakość jazdy, polecam na początku zainwestować w super lekkie dętki TPU i porządne opony. Jeśli chcesz coś tańszego, to wybierz Vittorie, a jeśli budżet jest większy, to Continentale lub Pirelli. Następnie jakiś lżejszy zestaw kół na piastach DT350. W prawym górnym rogu znajdziesz link do filmu o takim komplecie. Dużo w kwestii komfortu zmieni też wymiana sztycy i kierownicy na karbonowe i obowiązkowo inna owijka. Niedużym kosztem można zaoszczędzić dodatkowe kilkadziesiąt gramów dzięki wymianie tarcz hamulcowych. Moim zdaniem Skultura to bardzo dobry rower z solidnym osprzętem, świetnie nadający się na treningi i dla osób, które potrzebują trwałej i niedrogiej szosówki z możliwością jej późniejszej rozbudowy. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!